Dobra, wiecie co? Ja zobaczę, czy jak ja się zabiję. A czemu mnie Baldi nie złapał? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie było! Ja nie mogę psychicznie, ej, jaki badziew ty. Ja jestem ciekawy, czy... Chociaż... This guy... I teraz... Czyli on mi jednak zhakował tą gierkę. I teraz tak czy siak nie wejdę do save'a, tak mi się przynajmniej wydaje. I będziemy musieli pokonać chyba najpierw bossa. Najgorzej! No, siemanko, szedmanko, z tej strony do mi! Welcome back to Raldi's Crack House! Dokładnie, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Raldi's Crack House. Jeszcze nawet nie mam żadnego pojęcia, jak się ta emo używa. Bo tu jest, nie jest nawet uwzględnione, jaki przycisk mam nacisnąć, żeby go użyć. A prawym, dobra, prawym użyłem. I teraz jakaś taka zasłona dymna się pojawiła. I on mnie teraz teoretycznie chyba nie widzi w tym dymie. Nieważne, moi drodzy, spróbujmy przejść raz tego bossa. On się za chwileczkę powinien uruchomić. Bo najgorsze jest to, że ja muszę zdobyć aż 10 notatników. I te 10 notatników to jest naprawdę około mnóstwo. A poza tym już służyłem, niestety. Ale on gdzieś tu jest. Oh my god! On tu jest, no jakbyśmy mieli full staminę, to byśmy to mogli przejść, wiecie? A tak, to jest nie do przejścia. Bo to jest bez sensu. On już tutaj bardzo blisko mnie jest. Zanim ja podejdę do tego notatnika, to on już tutaj przyjdzie. Cyk, proszę bardzo. Ale... On już tu jest, nie? Patrz. Dobra, on gdzieś tam był. Ale czekaj, patrz, ja mogę na przykład sobie wejść tu? Patrz, wejdziemy może tu? Patrz, tu? O nie, on tu jest. On tu jest. On nie potrafi tu wejść. On nie potrafi tu wejść. Chyba potrafi. Jednak potrafi. Halo? Ale bez sens, no! Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Baldiego, zostawcie koniecznie w komentarzu hashtag boss! A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z symem! Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, ten folder nazywa się Baldi's Crack House Nowa Gra. I ja mam nadzieję, że jak ja odpalę teraz tą gierkę, to save'y zapisują się tak jakby w folderze z grą, a nie gdzieś w folderze w moich dokumentach. Bo jeżeli się zapisuje gdzieś w moich dokumentach, to ja będę musiał całkowicie od nowa... Ja nie mogę psychicznie, ej. Czyli jednak to się gdzieś zapisuje, moi drodzy, w dokumentach Windows. I ja teraz tak czy siak, nawet jak odpaliłem nową gierkę, to ja muszę najpierw pokonać tego bossa, no przecież to jest nie do przejścia, halo. To jest bez sensu. To jest bez sensu, bo tego się przejść nie da. Bo on się respawni też w randomowych miejscach. No chyba, że wejdę gdzieś i usunę. Wątpię, żeby to pomogło, usunąć całkowicie gierkę, wiecie. Nie wiem, dokładnie, gdzie on się też pojawił, nie? Nie mam żadnego pojęcia. Ej, tu jest więcej naboi! Oh my god, on jest tuż za mną. On jest tuż za mną. Ej, no nie mogę... Ale to jest bez sensu! Bo ja miałem młotek w ręce. Dobra, lecimy tędy. Wchodzimy tu, lecimy bardzo szybko. Ja muszę tutaj mega szybko biec, ponieważ on gdzieś się za mną zrespawnił. A my jak sobie wejdziemy tutaj, to mamy dosyć dużo przedmiotów, jak sami widzicie. Dobra, podnosimy to wszystko. Oh my god. Rzucamy teraz jedną zasłonę dymną i on chyba najprawdopodobniej nie wie, gdzie ja jestem. Mamy teraz drugi młotek, który nie mam żadnego pojęcia, czy nam się przyda, czy też nie. O, mamy więcej naboi! Oh my god, on tu... Ale co się teraz stało?! Jakim cudem on tutaj wszedł? Jakim cudem on wiedział, że ja tu jestem, skoro tyle naboi zbieram? To jest bez sensu, ty. On już jest tuż za mną, nie? No co się stanie, jak ja użyję tej... No przecież on wie, że ja tu jestem. No przecież on chyba wie, że ja tu jestem. Co mi ten dym daje? Ja tego nie potrafię zrozumieć, no przecież jego się nie da nijak powstrzymać, no. Once you use the item, it will provide you an area where Nail won't be able to see you. Don't get too excited. Nail can still enter this area, he just won't be able to see you. Czy ja muszę zostać w tym dymie chyba? Tak mi się wydaje. A nie jestem w 100% pewien. My w ogóle sobie tutaj musimy jakąś taktykę ułożyć. Ja muszę znać całą szkołę na pamięć i znaleźć jakąś drogę, która będzie najszybszą drogą, aby pozdobywać wszystkie notatniki. Bo jak sami widzicie, my musimy tutaj... On już tu jest, nie?
Przecież to jest bez sensu, ty. Patrz. Okej. Czyli to na takiej zasadzie działa. I on gdzieś teraz wyszedł, czy ja muszę w tym dymie siedzieć. Co on tam robi? On jest gdzieś tam. On jest gdzieś tam, więc ja pobiegnę szybko tu. Mogłem się tam napić, nie? O nie, on tu już idzie. Oh my god. Oh my god. Bisoda? Czy możemy użyć bisody na nim? Wydaje mi się, że tak. O nie, on to ominął! Nie no, on chyba poszedł po tą sodę. Nie ma go, w każdym bądź razie. Mamy cztery... O nie, on tu już idzie. Ja nie mam w ogóle staminy, no szkoda, że ona się nie regeneruje, jak my idziemy. Użyłem dymu! Ale on mi pokazał skróty. Dawaj, on tu zaraz, patrz. A, czyli on mnie nie zauważył, okej? Okay? Mhm, czyli użyłem idealnie. W tym... Dobra, on gdzieś tam jest. Oh my god. 2% stamin mi zostało. Dawaj, lecimy, let's go. Bierzemy... Mogłem wziąć tego zesty bar. Om! Lecisz, baby. Lecisz, baby. Patrz, on mi pokazał tutaj skrót, tu. Tu jest skrót. Ja nie potrafię tam wejść, ty. Ale ja nie potrafiłem tam... Dobra, mnie tu nie ma. MNIE TU NIE BYŁO! Ja nie mogę psychicznie, jaki badziew, ty. 5 minutes later. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się usunąć tego save'a zaraz. Jest! Udało mi się usunąć save'a. Oh my god! Ja sobie go zapisałem, tego save'a, z tym bossem, żebyście sobie mogli do niego szybko powrócić, żeby nie musiał wykonywać tych wszystkich tasków i tak dalej. Ale jak sami widzicie, musimy się tutaj od nowa stworzyć. Dobra, nazwiemy się oczywiście juniorski. Custom... A my tutaj możemy też człowieka sobie zmienić? W prawym dolnym rogu chyba kiedyś widziałem tam customize, czyli zmień postać. Może jakieś kolorki zmienimy w niej? Nie mam żadnego pojęcia. Tu jest, customize. Ooh, shirt color. Ja chcę czerwoną. Okej, okay. Advanced. Co? Nogi też mamy? Nogi mogę mieć też czerwone, ale weźmiemy sobie jeansy po prostu. I wyglądamy prawie jak Baldi, więc możemy wziąć w sumie też zieloną koszulkę. Mamy włosy, brown, black, blond. Okej, okay. Możemy też zrobić bald, czyli jesteśmy Baldim. Eye color? Magenta. Dobra, weźmiemy po prostu black. Masakra, lecimy, play. Tylko najgorsze jest to extras, poster room. Co to wszystko tu jest? Play. Co ja tutaj jakieś rzeczy dziwne znajduję? Ja się miałem teraz skupić, moi drodzy, na tym! Na telefonie, a tutaj jakieś dodatkowe rzeczy znajdujemy. Raldi's Museum. 2. Under construction, czyli jeszcze tutaj buduję. My wchodzimy, moi drodzy, sobie do muzeum i co my tutaj mamy? Okej. Okay. Jakieś dziwne rzeczy. Okej. Okay. Same memiksy. Okej. Okay. George jest też. Z Pepy. Okej, okay, it is time. I'm turning all comments and our images under the post into a poster in the poster room. Locking replies in like 24 hours. Czyli ludzie tutaj pisali, memy wysyłali i tak dalej. I to jest, aha, oni takie muzeum tutaj, co to jest? I oni tutaj niby jakieś muzeum wsadzili. The classic poster room contains posters made into Twitter by the rally community. Aha, czyli w jeden dzień. Okej, okay, dobra, i tutaj się wszystko wstawiło. No fajne, muszę wam powiedzieć, bardzo mi się podoba, ale możemy powrócić do Battle Busa. Wracam, ale bym sobie pograł w Fortnite'a, wy też? Dajcie znać, czy gracie w Fortnite'a. A my sobie po prostu polecimy, bo... Okej, okay, no dobra, Trophies, no mamy też Game Jolta, Play, i Endless Mode też możemy zrobić. Pizza Mode, Unlocked by Beating Story Mode. Double Trouble, Unlocked by Beating Story Mode. Coming Soon. No dobra, lecimy ze Story Mode. Ale nie skupimy się jeszcze na tym, żeby zebrać wszystkie notatniki, tylko dzisiaj się skupimy na tym, aby zdobyć telefon. Później Ender Pearl, ponieważ tam potrzebujemy chyba 50 centów z tego, co pamiętam. Okej, okay, tutaj wpiszemy okej. Okay.
Uwaga, bo to copyrighty są, copyrighty, szybko uciekamy, bo copyrighty, dobra, tutaj. 19, you died. I teraz, moi drodzy, telefon. Telefon raz, Ender Pearl i młotek. Gdzie był telefon? Telefon był chyba tu. Dokładnie, on jest tutaj przy tym Mario. A tutaj, tu jest toaleta, ale to spoko. O, mamy prezent. A, coś takiego wziąłem, no bez sensu. Bierzemy to, tu jest jakieś monki w ogóle też jest. Oh my god. Mamy telefon, na razie z niego nie skorzystamy. Bo jeszcze potrzebuję młotek, mamy młotek i jeszcze będę potrzebował, wiecie co? Będziemy potrzebowali jeszcze ale no to kosztuje 50, nie? Zobacz, to kosztuje 50, no 50 to kosztuje, potrzebuję jeszcze 50 centów. Niech mi Mr. Beast coś da, ustawimy tutaj krowę. Dobra, jest, ale 20, dobra, mamy już chyba 50 centów, spójrzcie. Biorę kasę i lecimy, mamy aż 75 w sumie. Więc my możemy zrobić tak, że sobie po prostu wejdę tu. Kupujemy teraz tą endoperłę, tak to się nazywa? Endoperła. I teraz idziemy do tego typiarza, do więzienia. Bo on potrzebuje od nas wszystkie itemki, czyli telefon. Dobra, popchnij mnie, na spokojnie, jest git. Tylko gdzie ja teraz jestem? Ja muszę iść gdzieś na środek mapy. No dobra, on jest tam. Ale my sobie przejdziemy na spokojnie tędy. No dobra, hello, hello. Nie chcę używać młotka, bo byśmy mogli teoretycznie przejść tamtędy. Nie biorę też tego prezentu, bo mimo że... Let's play! I don't want to play with you. Nie, nie chcę z tobą grać. Tu idziemy. Nie otwieram drzwi, zauważcie. I Baldi nie wie w sumie, gdzie my jesteśmy. Dzwoni telefon do nas jakiś! Nie chcę odbierać telefonu. I teraz tak, mamy wszystkie trzy wymagane przedmioty. Siema, ziomek. Oh, hey there. Could you by chance help me out and talk for a bit? Okay. Rozmawiamy teraz z typiarzem. On mi tutaj znowu powie, że on potrzebuje te wszystkie przedmioty. A, on już instaluje! Just give me a second while I install Atlas Earth onto your phone. Okej, okay, i młotek? I będziemy mieli teraz już tą aplikację, którą potrzebujemy od dwóch odcinków. Okej, okay, here you go. Now you can go anywhere and open up Atlas Earth to begin. Bonus, it says when you come back for the phone again. Just keep track of when that little baldy head in the bottom right appears. Anyway, see you soon. O, mamy rzeczywiście Atlas Earth. Jej! Coś... Ej, ten... Nie chcę z tobą gadać! Nie, 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 nie. Do you have everything? Goodbye. Mogę tu wejść? Teleportuje mnie gdzieś, ty. Patrzcie, co teraz się dzieje. Gdzie ja jestem w ogóle? Bo on mi mówił, że... Welcome to Atlas Earth. We hope you enjoy your stay. There are couple new things added around the Meta Krakhaus. If you go to Rowley's bank, there will be a new ATM. There is also a guy wanting to trade behind a baldy disguised door. One more thing, if you pause the game, you will see your time since you last saved. That means you can leave, then come back at any time you like. Well, go ahead and go nuts. Czyli my teraz możemy ukraść chyba najprawdopodobniej kartę kredytową. Dobra, tu już znamy tutaj. Kartę kredytową... O, już dostajemy podwójnie kasę? Co teraz się stało? Hello. Hello, on tutaj już jest. Nie mogę stąd w ogóle wejść, ale jak ja wejdę... Escape, to jest go to storeroom. Aha, ale czy ja już mogę tutaj praktycznie cały czas wchodzić? Patrzcie. Ej, jest rzeczywiście... Co tu jest? Experience, Lua Programming Errors. Machine must only give once per round, once they exit the gun, they will give one more... Bisoda machine za 500, 15 seconds machine za 1000, Monkenator za 1 ETH, Hammer za... Czy on tu przyjdzie? On mnie nie zauważył, dobra. Hammer machine za 3 ETH. Siema, ziomek! Hey! Got any goods? Trade? Negotiate? Trade. Czy ja mogę z nim tradeować? Negocjuj. Bounty item, get more bang for your buck. 50 seconds energy, new item in 4 minutes. Talk, porozmawiam. I see you're looking for Ethereum. Okay. Jakoś potrzebujemy, moi drodzy, Ethereum. A co to tutaj jest? Co się z tym dzieje? A co to jest? Co to tutaj jest? To. Every in a sticky situation, hammer. Oh my god, co to jest? Raldi seed completion? Monkey za 20 dolarów, ale ja mam tylko 50 centów! Object task central. Get out of the debt? Czyli wyjdź z kredytu?
Crypto Gym 25% z max stamina a tier. Czy to oznacza, że jak ja tutaj będę inwestować, to wtedy będę mocniejszy i wtedy pójdziemy na walkę z tym nulem? Makes access give money upon hit. Okej. Okay. You are faster and affected longer by 50 seconds energies. Mr. Beast, crazy quarters. A czyli więcej pieniążków zrzuca? Zrzuca złote pieniążki, które są razy 7. Więcej prezentów. Okej. Okay. Polish payout. Polish cow pays you money whenever you teleported. Czyli zawsze jak się teleportuje, to wtedy dostanę jakieś pieniążki. More holidays. Czyli szybciej się respawnią te prezenty. Okej, okay, i tutaj mamy też cash drop phone. The cash drop function gets re-aided and gives $5. Half dollarów, quarter collection. I tu mamy Ethereum. Welcome to the Ethereum Converter, where you can turn 2000 of your hard-earned cash into blockchain-secured crypto. A ile on potrzebował tych Ethereum? 10 chyba, nie? Why convert you us? Ethereum has many benefits. Converting your money, how old? 0 ETH, you need 1, oh my god. Czyli my teraz jak tutaj odblokowaliśmy, ale ja bym mógł jakoś tam do więzienia, znaczy do więzienia, co ja mówię do więzienia, to nie jest więzienie. Tak, chciałbym z tobą zagrać, ale wydaje mi się, że tak czy siak, ja otrzymam, o nie, ten będzie do mnie strzelał, nie? Dobra, strzelił. No 25 centów dostajemy tak czy siak. Ja tutaj muszę mega dużo kasy zbierać. Ale wiecie co? Zrobimy tak. Jeszcze krowa tu idzie, daj mi tą 25-centówkę! My zrobimy teraz tak, że ja sobie pójdę, czekaj, gdzie ja miałem iść, bo ja już zapomniałem. Ja muszę iść do biura od Mr. Beasta. Jak my sobie pójdziemy do biura od Mr. Beasta, ukradniemy mu tą kartę i przylecimy tutaj szybko do banku, to może w tym świecie będziemy mogli odblokować więcej kasy. Oh my god, nie chcę z tobą grać! Kasa. Muszę kupę zrobić jeszcze. Schodzimy na dół. Ja sobie zejdę na dół i zrobię tutaj kupę. Ja chcę użyć jego golden toilet. I w ogóle będę. Ja muszę sobie tutaj tak jakby od nowa grać w tą gierkę. Muszę znowu od nowa pokonać tych bossów, pozdobywać wszystkie trofea, które już sobie tutaj zdobyliśmy. Ponieważ ja mam tego save'a z tamtym bossem. Ale jak sami widzicie, my tutaj musimy zbierać kasę, żeby być szybsi. I dopiero wtedy pójdziemy na walkę z bossem. O to w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że Bali tu przyjdzie. Dobra, schodzimy na dół, bo on tutaj wchodzi, już mnie prawie złapał. Dobrze, że Bali nie potrafi tutaj zejść. To jest w sumie dosyć spoko. Ale... Alexa, stop! Czemu czasami Alexa do mnie coś gada? Ja tego nie rozumiem, ty. Bo ja chcę ukraść mu tą kartę. Patrz, bierzemy kartę. I lecimy, let's go. Do banku, szybko do banku. Czekaj. Strzelaj, szybko! Dobra. I co? Out of order. Nie mam kasy, ty. Ja nie mam kasy. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Czemu on nie ma żadnych pieniędzy na tej karcie kredytowej? Dlaczego? Ale wydaje mi się, że w tym świecie mam 3 dolary. Co ja mogę za to kupić już sobie? Nic. Kompletnie nic. Najtańsze jest chyba 5 kosztuje. I wiecie, w co byśmy musieli pójść? Wydaje mi się, że my musimy iść najpierw w... You are rewarded $10 more when you hit all 4 exits. Czyli dostajemy $10 więcej... Aha, czyli trzeba grać w tą gierkę i kasę zbierać. Bo my jeszcze tej gierki nie przeszliśmy, zbierając notatniki i nie zbierając kasy. Monkey Nighter last longer. Makes object test give money upon completion only if you have all of the... Oh my god, get out of the debt. Right click in the jail card to change into a debt card and vice versa. If ETH upgraded, any debt you had will slingshot to the positives. Nie mam żadnego pojęcia, o czym ty do mnie gadasz, nie? Monopoly reverse card. Makes the jail card prevent chip flow from catching you when held. Half dollar. Uuu, to jest dobre, to kosztuje dychę. Dobra, wiecie co? Ja zobaczę, czy jak ja się zabiję... A czemu mnie Baldi nie złapał? Baldi mnie nie potrafi złapać w tej grze? Znaczy w tym świecie? On mi kasę kradnie! Okej, go to story mode. Jesteśmy teraz normalnie w story mode, a czy ja mogę iść do... Nie mogę iść. Exit to menu. Czy ja muszę na nowo zrobić ten... Nie, ja go miałem w inwentarzu chyba, on mówił, nie? Nie, nie miałem go. To ja już nie wiem, co tu trzeba robić. Play.
Story mode. Co w tej grze trzeba robić? To ja nie czaję w ogóle bazy, ej. Ja nie mam tego, no patrz. Ja nie wejdę do tego świata. Ja muszę tutaj znowu od nowa zbierać te wszystkie przedmioty, żeby wejść do tamtego świata. Jak sami widzicie, ja zawsze zaczynam 000, ja nie mam kasy. Ja muszę w tym świecie tam chyba kasę zbierać. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem w 100% pewien, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę. Ale ja bym poszedł sobie do więzienia znowu po raz kolejny, żeby sprawdzić, czy ten Mr. Luigi, to czy to się tak jakby zapisało, że ja mam... Nie! Czy on mi da ten telefon? Do you have everything? Okay. Hey. What do you want? Czyli on nic nie ma. Oni to powinni zrobić tak, że ja mogę wejść do tego świata i kasę zbierać, a tak się nie da. On potrzebuje 10 Ethereum, wiecie ile to jest? To jest około mnóstwo kasy. Ale jakoś trzeba bank rozbić, może tam będzie kupa kasy. Nie, może tak będzie, no ja nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Baldiego, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!